Witam Was serdecznie. Dzisiaj w nieco zmienionej konwencji, bo chcę wreszcie przyspieszyć to składanie tak, aby być na bieżąco z tym, co przychodzi tutaj w prenumeracie. Także dzisiaj będzie tak troszkę na szybko, nie będę Wam składał tego modelu przy Was, jakby na wizji, tylko będzie omówienie i poskładam to po prostu, żeby ten film był krótszy i prostszy do zmontowania właśnie po to, żeby nadrobić te zaległości. Tym razem numery 31, 32, 33 i 34. Z tego, co widziałem już w internecie, to te numery pozwolą połączyć już silnik z przednim zawieszeniem. No i tak w zasadzie już będzie nawet kawałek tylnego mostu. Co mamy tutaj w gazetkach? Ciągnik Titan. Teraz mamy stulecie marki, nawet nie tyle marki, traktorów Ursus pod marką Ursus w tym roku, co zresztą w Wilkowicach było świętowane. Teraz jeszcze ja w momencie, kiedy to nagrywam, to zbliża się retro show w Szereniawie w muzeum. Tam też będzie jubileuszowa taka wystawa Ursusów. No i jeszcze zlot, który się odbędzie pod koniec września w Warszawie. To również. Titan był produkowany właśnie jako, to był pierwszy traktor. Pierwszy traktor produkowany w Ursusie, taka ciągówka w zasadzie, nie licząc tego projektu inżyniera Taylora. W zasadzie była to licencja, można powiedzieć. No, przepraszam, tutaj troszkę zdegradowałem, bo teraz doczytałem, że to był profesor Karol Taylor, a nie inżynier. Ta ciągówka właśnie była wyprodukowana w 1922 roku, stąd też to stulecie obchodzimy. W zasadzie powiem Wam szczerze, że ta ciągówka, bo to tak się mówi, że to była produkowana i tak dalej, ja mam troszkę wątpliwości, ale o tym zrobię osobny odcinek, z tego względu, że jak się przyjrzałem trochę tej ciągówce, która stoi w Muzeum Ursusa, znaczy stała, bo teraz już nie, to powiem szczerze, tam na bardzo wielu częściach są oznaczenia IHC, czyli International Harvester Company, i co mogę powiedzieć? Podejrzewam, że to po prostu było montowane u nas bardziej niż produkowane, no chyba że po prostu jakby kiedy szykowano te formy do produkcji tych elementów i tak dalej, no to być może po prostu one przy odtwarzaniu ich od razu zawierały jakby te znaki, jeśli to z jakiegoś tam gotowego ciągnika były brane wzorce. No nie wiem, nie chcę tutaj przesądzać, natomiast no to taka ciekawe przemyślenie. Tutaj dalej mamy zdjęcia archiwalne jak zwykle. Tutaj będziemy składać już instrukcja montażu. Aha, tu chodzi o skrzynkę narzędziową, w zasadzie można powiedzieć tą podstawę zbiornika paliwa. No tutaj taka bardziej rozbudowana ta instrukcja, czyli nawet w sumie pierwszy raz teraz przy Was oglądam te gazetki. I w zasadzie widzę, że dobrze zrobiłem, że tak przypadkiem trochę to wyszło, ale że jednak będę to składał poza wizją, bo tu naprawdę trzeba będzie się skupić. To mamy ten pierwszy numer, 31. W kolejnym traktory MAN. Marka, która wiadomo kojarzy się z ciężarówkami, ale traktory też były tej marki. Bardzo fajne, bardzo wiele z nich ma przedni napęd. Więc nawet nie wiem, czy nie, no wszystkie to na pewno nie, ale bardzo wiele jest z przednim napędem, także takie nieduże w zasadzie kompaktowe traktory, a już z przednim napędem, które naprawdę zyskują. Kolejne zdjęcia archiwalne. Ja wiele z tych zdjęć znam, bo tak jak Wam mówiłem, one często pochodzą z tych portali ze zdjęciami archiwalnymi. To można sobie w internecie tam wygooglać. To między innymi NAC, czyli Narodowe Archiwum Cyfrowe, ale jest kilka takich archiwów i tam stamtąd te zdjęcia w większości pochodzą, więc można sobie je przejrzeć. Natomiast gazetka ma ten plus, że one tam, zdaje się, są w gorszej jakości
tak dostępne dla ogółu, a tu sobie można troszkę w powiększeniu to pooglądać. O, tutaj możemy, będziemy łączyć ze skrzynią biegów. Kolejny numer. W międzyczasie dowiedziałem się jeszcze o tym, że tam części przyczepy będą chyba gdzieś koło 50 numeru jakieś pierwsze, więc fajnie. Jeszcze 20 numerów przyjdzie nam poczekać. I nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale wspomnę dla pewności, bo tam nie były dyskusje na temat, ja już o tym wspominałem, że się dowiem i się już dowiedziałem, były dyskusje na temat tych elementów zawieszenia podnośnika tego układu. Chodziło o te łączniki dolne, o łącznik centralny i tak dalej. To wszystko będzie, mimo tego, że na zdjęciach gdzieś tam reklamowych niektórych, nawet tutaj w zasadzie, gdzie nie ma pługa założonego, to tego nie ma. No to jakieś przeoczenie produkcyjne, można powiedzieć, natomiast w zestawie dla każdego to będzie. Tu mamy małego Lanca, tego z tych pierwszych jeszcze, chociaż tu widzę jest większy też, więc być może to jest artykuł ogółem o marce Lance Bulldog, która w zasadzie no, w Polsce mocno, można powiedzieć, znana jak znana, ale no, zasłużona w cudzysłowie, bo nasze pierwsze Ursusy były wzorowane właśnie na tych lancach. W zasadzie to był skopiowany lanc, nawet nie tyle wzorowane, co po prostu skopiowane. Tu kolejne właśnie archiwalne zdjęcia. O, i mamy efekt pracy, czyli tu będziemy mieli już kawałek skrzyni i kawałek tylnego mostu. Te zdjęcia fajnie wyglądają, ale szkoda, że jeszcze do tego będziemy musieli troszkę poczekać. Do takiego efektu. Życie po licencji, czyli licencja Fergusona. Licencja Fergusona. Dzisiaj oceniana różnie. Jedni mówią, że potrzebna, inni mówią, że niepotrzebna. Ja uważam, że nie do końca to było przemyślane. Warto było się chyba bardziej pokusić jednak na rozwijanie tych naszych konstrukcji, no ale to byli od tego decydenci i tak zdecydowali. To archiwalne jeżdżenie traktorem pomostowym, czyli pozbawionym kabiny. Powiem szczerze, nie spotkałem się chyba nigdy z takim określeniem, że traktor pomostowy to jest bez kabiny. No ale być może... No muszę wam powiedzieć, że żarty się skończyły. Już coraz lepiej to wygląda. Ale już też trzeba no, mieć 10 par rąk, żeby to poskładać. Czy może mi się tak wydaje, przyzwyczajony jednak jestem do skali 1 do 1. A dla mnie no, ta skala... jest taka dość nieporęczna. Znaczy o tyle nieporęczna w tym sensie, że no po prostu lepiej sobie jednak radzę w skali 1 do 1 niż takie detale. No ale zaraz się biorę za wiązkę elektryczną, bo teraz tu trzeba będzie te przewody wszystkie poskładać. Że mam nadzieję, że będzie szło trochę lepiej, ale już wygląda to zacnie. Odniosłem nieco wrażenie, że te przewody to w zasadzie... Bez tego oświetlenia pewnie model by niewiele stracił, tak myślę, na wyglądzie, a byłby dużo prostszy do złożenia, bo to przyklejanie tych przewodów i w ogóle poprowadzenie je tam to tak średnio mi wychodzi, ale być może ja tylko mam taki problem. Maska po raz pierwszy w zasadzie tak zamknięta, jeszcze te gumy trzeba byłoby tu założyć, ale w sumie nie wiem, czy je można aż tak naciągnąć, nie będę kombinował, no ale mam ten numer za sobą, ale no naprawdę sporo było pracy w tym 31 numerze, jeszcze 3. No i w zasadzie najgorsze do złożenia było, okazało się ten pierwszy numer, było dużo operacji, później już w zasadzie poszło gładko, w ostatnich numerach, czyli 33, 34 to tylko do dołożenia były połówka tylnego mostu i później w zasadzie mocowanie łącznika tego dolnego, które kazano wedle instrukcji odłożyć na później, bo jeszcze nie ma go gdzie przykręcić, nie ma pochwy. Także dźwignię do WOM-u i do pompy założyłem, no i tak się prezentuje modelik. Czekamy na kolejną paczuchę.
Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapkach, jeśli Wam się podobało, łapka w górę, i o subskrypcjach. Zbliżamy się do 100 tysięcy subskrypcji. Dla nas to w ogóle będzie jakieś mega święto. Tak jak kiedyś obiecałem, postaram się jakiś konkurs zorganizować. Myślę, że tak wedle moich szacunków to jeszcze przekroczenie tej magicznej bariery zajmie pewnie około 2 miesięcy, może niecałych 2 miesięcy. No chyba, że się postarają nasi widzowie, ci, którzy oglądają nas na bieżąco, a nie subskrybują, no to być może szybciej. Natomiast postaram się do tego czasu coś dla Was w ramach niespodzianki przygotować. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach.